Te trzy czytania, pierwsze, drugie Ewangelia, są jak trzy odsłony, powiedzmy trzy akty dramatu ludzkości, dramatu dziejów. Co się dowiadujemy w pierwszym akcie? W pierwszym akcie dowiadujemy się, kim jest Bóg. Że jest jakaś taka tajemnicza postać, która przede wszystkim jest postacią działającą. Ten Bóg stworzył świat, cały świat stworzył. Dokonał rzeczy niewyobrażalnych. Wybrał naród jeden spośród innych narodów. Dał usłyszeć swój głos z ognia. Dał usłyszeć swój głos. Ponadto dawał doświadczenia, znaki, cuda, wojny. Ręką mocno, czyli dziełami wielkimi, pokazywał, że jest obecny. Wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi. Do tego stopnia, że był w stanie wyzwolić bardzo swój mały naród z tak wielkiego narodu i wielkiego jak egipski. Bóg jest kimś niesamowitym. I powie pierwsze czytanie, słuchaj tego Pana Boga. Strzeż tego, co On Ci każe zrobić, dlatego, żeby Ci się dobrze powodziło. Bóg jest po to, żeby Ci było lepiej. Bóg nie jest po to, żeby Cię zamęczyć. Bóg nie jest po to, żeby Ci utrudnić życie. Bóg nie jest po to, żeby Ci dać nakazy. Jeżeli daje nakazy, czy daje sugestie, czy daje jakiekolwiek światło, to tylko po to, żeby Ci było lepiej. Bóg objawia się ludziom po to, żeby było lepiej. Mógł się zamknąć w niebie, zostawić nas samymi sobie, ale On się objawia nam, żeby nam było lepiej. Człowiek, który wierzy w Boga, ma lepiej. Przechodzimy do aktu drugiego. Pokazuje święty Paweł w liście do Rzymian, w jakim sensie ten człowiek ma lepiej. Stary Testament mówił o tym, żeby ci się powodziło, żebyś długo żył. A święty Paweł odsłania, są jeszcze inne rzeczy. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga. Jeżeli dasz się prowadzić przez Pana Boga, to nie jesteś niewolnikiem. Rzecz straszna, zwłaszcza w tamtym czasie, było być niewolnikiem. Nie jesteś niewolnikiem, ale jesteś synem. Co więcej, jako niewolnik miałbyś ducha niewoli, co twój Pan każe, jak będzie cię traktował. Nie, nie masz czegoś takiego. Kiedy Bóg naprawdę jest twoim Panem, zaczynasz rozumieć, że On jest Ojcem, że On jest Tatą. Wołasz Abba, krzyczysz, Abba, Tato, Ojcze. I przestajesz się bać. Przestajesz się bać, bo widzisz, że to nie jest ten twój Pan straszny, ten, który cię męczy, który ci mówi po prostu, że jak tego nie będziesz robił, to skończysz piekle. Nie, który jest twoim Tatą, który chce dla ciebie, żeby było lepiej. Jesteśmy dziećmi Bożymi, nie niewolnikami. Skoro dziećmi, to znaczy dziedzicami. To znaczy, jesteśmy kimś, którzy otrzymają w przyszłości to, czego jeszcze teraz nie mają. Jesteśmy jak małe dziećmi, dzieci, które jeszcze nie rozumieją, co to znaczy mieć to bogactwo dziedzictwa, jakie mają nasi rodzice. Ale jak dorośniemy, jak zobaczymy, co Bóg przygotował dla nas, to wtedy całą wieczność będziemy śpiewali Alleluja z tego powodu. Jestem dzieckiem. Jestem dzieckiem. Drugi akt pokazuje nam, że człowiek zyskuje przede wszystkim relacje. Że tu nie chodzi tylko o to, że będziesz długo żył, ale zyskujesz relacje, przestajesz na tej ziemi być zlepkiem komórek, przestajesz na tej ziemi być bytem niepotrzebnym, przestajesz na tej ziemi być kimś, kto ma sukcesy czy ma porażki. Jesteś dzieckiem samego Boga. Naprawdę ciągle wydaje mi się, że to jest nasz największy problem, że my nie mamy świadomości wartości. Gdybym poszedł do urzędu, nie wiem, ktoś mnie zjechał, gdybym miał świadomość, że ja jestem dzieckiem Boga, to powiedział, proszę Pana, wie Pan, z kim Pan rozmawia? Wie Pan, kto jest moim ojcem? Niech pan lepiej nie pyta. Lepiej niech Pan nie zaciera. No. Gdybyśmy mieli niesamowitą świadomość po prostu, no. Kto jest naszym ojcem, to byśmy tak, może nie lekko żyli, bo trudno nazwać męczenników, że oni lekko żyli, ale byśmy się przede wszystkim nie lękali, jak po prostu ludzie, którzy nie mają Boga za swojego ojca. Bóg odsłania się w tym drugim akcie jako ktoś, kto jest rodziną, jako ktoś, kto jest bliskim. Jako ktoś chce ci powiedzieć, znowu, dzięki mnie będziesz miał lepiej. I co, mam odrzucić tego Boga i powiedzieć, ja wolę mieć ducha niewoli. Ja wolę po prostu nie być dziedzicem. Ja wolę robić po swoim. Nie, 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 nie chcę. I dziękuję Ci, Panie Boże, że my jesteśmy szczęśliwym narodem wybranym. Narodem, bo należy do kogoś, kto wierzy, chce wierzyć. Dotknę chociaż trochę tego, że Ty jesteś Ojcem. Ewangelia odsłania trzeci akt. Mówi, no tak, kochani, lepiej nie znaczy idealnie.
Jeżeli Bóg jest Ojcem, jeżeli mamy Trójcę Świętą, to nie znaczy, że jest idealnie. Jest lepiej, ale nie idealnie. Okazuje się, że po 3 latach głoszenia Jezus mówi do 11, nie do 12. Idealnie to byłoby, jakby się nie powiesił. Idealnie byłoby, jakby wierzyli, ale Ewangelia mówi, niektórzy wątpili. No, widzieć Jezusa przed sobą, 3 lata Go słuchać, widzieć takie cuda i wątpić, to myślę, że nikt z nas tutaj nie powinien mieć wątpliwości co do swoich wątpliwości. Nikt z nas nie powinien do końca życia mieć pretensje, że wątpię. No ja to normalka, ale że tamci wątpili, no to masakra. No żeby mieć takie po prostu znaki, takie, to można powiedzieć, nie dziwmy się, że wątpimy. Ale co jest piękne, Jezus nie mówi, okej, no musicie przestać wątpić, o, jeśli będzie 12, to dopiero wtedy. Nie, nie. Lepiej nie znaczy idealnie. Świat nie polega na tym, że jest czarno-biały, ale na tym, że z Bogiem może być lepiej. Lepiej posłać 11 niż nie posyłać nikogo. Lepiej po prostu posłać ludzi, którzy nawet trochę wątpią, niż nie posłać nikogo. Bo o co chodzi w tym 3 marcie? Chodzi o to, żebyśmy tego nie zachowali dla siebie. Idźcie na cały świat. Głoście wszystkim narodom. Możesz mieć w życiu lepiej. To jest nasza dobra nowina. Możesz mieć w życiu lepiej. Nie dlatego głosimy Ci Boga, żeby po prostu Cię zniewolić składkami, które musisz dawać na Kościół, nie? Nie dlatego po prostu głosimy Ci Boga, żeby potem móc Cię jakby steroryzować. Nie! Chcemy Ci powiedzieć, człowieku, możesz mieć lepiej. To jest nasza dobra nowina. To jest nasze zadanie chrześcijan, że mogę to tylko Ci powiedzieć, z Bogiem będzie Ci lepiej. Z Bogiem, który co znowu odsłania się w tej Ewangelii, jako relacja jaka? Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No troszkę, ojciec co to jest? Syn co to jest? Czemu tam nie ma w imię naczelnika? Czemu tam nie ma w imię po prostu profesora? Czemu tam nie ma w imię nauczyciela? Czemu tam nie ma w imię wszechmogącego? Czemu tam nie ma ze wszystkich naprawdę setek różnych określeń, które można było wymyśleć? Jezus wybiera ojciec, syn i Duch Święty. No można powiedzieć, no troszkę, że nie ojciec, matka i syn, bo by tak fajnie, nie? Mamy pasowało ten Duch Święty troszeczkę jak matka, która po prostu rodzi Kościół. Ale co widzimy zaskakujące, że tu chodzi o relacje. Relacje rodzinne. Tak jakby w Bogu najważniejsza była rodzinność. Tak jakby w Bogu była najważniejsza relacja. Nie to, że On jest po prostu stworzycielem. Nie to, że On jest zrodzony, a ten zradzający. Ale to, że On jest ojcem i synem. Żebyśmy powiedzieli znowu ludziom, głosimy wam Boga, bo przez to, jak Go poznacie, to zobaczycie, że może być lepiej. A może też odkryjecie wreszcie to, co w życiu jest najważniejsze. Najważniejsze są te relacje najbliższe. Jest lepiej po prostu. Jeśli masz ojca, matkę, jest lepiej, jeśli masz dzieci, jest lepiej, jeśli masz męża, żonę. Żebyśmy zawalczyli o relacje. Oczywiście różne są nasze powołania, różne są nasze drogi, ale żebyśmy się nie dali się takim mirażom jakichś wartości, sukcesów, postępu, który ucieka od tej istoty człowieka, który człowiek się spełnia całkowicie wtedy, kiedy jest w relacjach i tworzy tak bliską relację, jaką może tworzyć rodzice z dziećmi czy małżonkowie ze sobą. Dziś byłem na Podhalu. Rodzinie, chrzest i wchodzę do zakrystii, bardzo dużo ministrantów, lektorów i tak, widząc, że jest dużo, to tak żartuję, no to co, to może ktoś pójdzie do seminarium, kto będzie księdzem? No i tam jeden odpowiada, że w sensie, gazby to, czy po co to, jaki to ma, ja mówię, no, że no czemu nie, czemu, przecież można by pójść do seminarium. Ja proszę księdza, każdy normalny chłop jest stworzony po to, żeby mieć babę. To jest niesamowite, że gość ma 13 lat i on wie, po co żyje. I on wie po prostu, po co żyje. No. Bądźmy normalni, naprawdę. I to mówię wam, ja. Prosimy Cię, Duchu Święty, prosimy Cię, Ojcze, prosimy Cię, Synu, żebyś dał nam taką wiarę w czasie tej mszy świętej, żebyśmy chociaż wyszli z tym jednym głębokim przekonaniem, że wierzyć w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, to znaczy mieć w życiu lepiej. Lepiej odkrywać tego Boga, głosić tego Boga, to znaczy robić wszystko, żeby na tym świecie było lepiej. Czasem rzeczywiście nie jesteśmy lepsi niż niewierzący. Czasem rzeczywiście te dzieci z domu dziecka są lepsze może niż wychowane w domu. I naprawdę wiemy, że nieraz swoim antyświadectwem zasłaniamy ludziom drzwi do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ale pomimo naszych słabości, pomimo naszych grzechów,
pomimo grzechów Kościoła i pomimo błędów i głupoty, jaka była, jest i będzie aż do skończenia świata, chcemy po prostu sobie i wszystkim powiedzieć: ludzie kochani, uwierzymy w Boga, który odsłania się, objawia nam po to, żeby nam było tylko lepiej.